istnienia. Z tej okazji Urząd Gminy w Goździe ufundował tablicę upamiętniającą to ważne wydarzenie. Nauka skarbem drogi, tak bogaty jak ubogi. I bogactwa często giną, lecz nauki nie przeminą. Niech słowa Jana Kochanowskiego przyświecają uczniom i nauczycielom szkoły i codziennej pracy. Do odsłonięcia tablicy zapraszamy panią Annę Zalewską, minister edukacji narodowej, panią Aurelię Michałowską, pana Krzysztofa Murawskiego, dyrektora delegatury matusińskiego Urzędu Wojewódzkiego, pana Krzysztofa Szewczyka, dyrektora delegatury mazowieckiej Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciel starostwa powiatowego pana Waldemara Trelkę, pana wójta gminy Górsk Pawła Dziewita, przewodniczącego rady gminy. Przewodniczącą Rady Powiatu, dyrektora wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Módlmy się. Boże Wszechmogący, poświęcamy tę tablicę, aby upamiętnić stulecie szkoły, naszej szkoły w Małęczynie imienia Jana Kochanowskiego. Chcemy przy tablicy przypomnieć zasługi naszych zmarłych. Niech przykład ich życia zachęci nas do naśladowania tych wszystkich, którzy dobrem dawali świadectwo, że Bóg jest dobry i jako Jego dzieci staramy się w swoim życiu godnie wypełniać swoje obowiązki. Niech ta tablica przypomina nam szacunek do zmarłych, wszystkich tych, którzy kiedyś korzystali z tej szkoły, zaczynając od dzieci, przez nauczycieli, kończąc na rodzicach. Niech świadectwo naszego życia również będzie świadectwem na przyszłe pokolenia, że warto godnie wypełniać swoje powołanie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
imieniu dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i organizatorów dzisiejszego spotkania jeszcze raz serdecznie witamy wszystkich obecnych. Cieszymy się, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie i że będziecie w dniu dzisiejszym z nami. Otwieram część oficjalną. Proszę wszystkich o powstanie. Do hymnu państwowego. Uroczystość ta zgromadziła kilka pokoleń, nauczycieli, rodziców, uczniów, absolwentów, mieszkańców Małęczyna i Kierzyna oraz wielu gości, których chcieliśmy tu do nas zaprosić i jesteśmy w tym momencie bardzo, ale to bardzo radzi, że wszyscy Państwo zaszczyciliście nas swoją obecnością. Dziękuję bardzo. Możliwość bycia tu dzisiaj z Państwem to dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Każdy jubileusz to okazja do wspomnień, to powrót do tego, co w pamięci ocalało jako obraz najpiękniejszych lat życia, bo były to lata dzieciństwa i naszej młodości, ale to czas prezentacji tego, co jest tu i teraz. Nie będę Państwu przypominać historii szkoły w Małęczynie, bo uczynią to później moi młodsi koledzy i absolwenci szkoły.
Chcę natomiast powiedzieć słów kilka o tym, co działo się w ostatnim czasie. Na przełomie lat szkoła w Nowęczynie zmieniała swoje oblicze i strukturę. Jej obecny wygląd to lata starań rodziców i nauczycieli, ale też ogromne zaangażowanie i determinacja w realizacji zaplanowanych inwestycji włodarzy tej gminy. Pana Henryka Słomki, pana Andrzeja Pacholczaka, pana Adama Japońskiego i pana Pawła Dziewita. W tym czasie szkoła powiększyła się o pełnowymiarową salę gimnastyczną, salę dydaktyczną, bibliotekę. Zmodernizowano stary budynek szkoły, zagospodarowano teren wokół obiektu. Powstał kompleks boisk, plac zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa, parking samochodowy i rowerowy. Pozyskano pracownię komputerową, tablice multimedialne, zakupiono sprzęt nagłośniający, który dzisiaj pozwoli nam tak świetnie wystąpić, mam nadzieję, wszystkim. Ze mną trochę gorzej, ale trema to dla mnie ogromna. Myślę, że Państwo wybaczą. Zakupiono także pomoce dydaktyczne, meble i sprzęt szkolny. Można by tu mnożyć, bo tych zakupów było bardzo wiele i cały czas możemy liczyć na życzliwość naszej gminy w osobie pana wójta. Nasza szkoła nigdy nie była jedynie budynkiem czy instytucją, ale zawsze społecznością tworzoną przez uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników, którzy oddali tej szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Dzięki ich zaangażowaniu stworzyliśmy, myślę, że się rodzice ze mną zgodzą, szkołę przyjazną, bezpieczną i otwartą na nowe wyzwania. Szkołę, w której dbamy o wszechstronny rozwój uczniów. Uczniów, którzy jak patron szkoły, Jan Kochanowski, myślę, że będą iść przez życie, starać się bardzo, by żyć w zgodzie z Bogiem i z całym światem. Pani dyrektor, Jeleni Księża, to troszeczkę złamanie protokołu, ale dzisiaj to jest ważne, żeby właśnie tak zrobić. Pani kurator, dyrektorze, panie wójcie, szanowni radni, a przede wszystkim dzieci, młodzieży, rodzice i nauczyciele. Pani dyrektor zobowiązała mnie do tego, żeby pilnować dzwonka, przyjmuję to wyzwanie, a jednocześnie ma do tego prawo, bo z prawdziwą satysfakcją zauważyłam, że otrzymała najgłośniejsze brawa. To dobrze. To znaczy, że jest na swoim miejscu i że naprawdę o was dba. Z prawdziwą radością przyjęłam zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Raz, że lubię świętować. A dwa, że to właśnie takie miejsce. Miejsce, w którym obchodzi się stuletnie urodziny. 100 lat to dużo i mało, ale na tyle dużo, by wiedzieć, że jestem w miejscu, w którym dzieci mogą powiedzieć, że tutaj chodzi ich rodzic, babcia, czasami prababcia, pradziadek. To znaczy, że dba się o tradycję, że mówi się o wspólnocie, o współpracy, o tożsamości i że ma się te same punkty odniesienia. W XXI wieku jest to bezwzględnie konieczne. Ciągle mówi się o tym deficycie w każdym społeczeństwie, że nie potrafi ze sobą współpracować, czy to w pracy, czy to w szkole, czasami nawet w domu. Również jestem szczęśliwa, że jestem w szkole, która ma czy nosi imię Jana Kochanowskiego. To właśnie ten, który w dobie braku internetu, Twittera i Facebooka był powszechnie znany w Europie. Czytano go, słuchano go i oddawano się jego słowom, kiedy jako autorytet się wypowiadał. Na pewno znacie jego biografię, trudno, żeby wasi nauczyciele o to nie zadbali, wiecie, o jego fraszkach, pieśniach, trenach, czy jego klasycznej tragedii. Ale on pisał o takich miejscach jak wasze. W pieśni świętojańskiej osobce w Pannie 12 mówił, czasami są to dla was słowa obco brzmiące, ale ja je przetłumaczę, że w takich miejscach młodzi wykną przestawać na małe wstyd i cnotę chować wcale.
i chylam się ku starszej głowie. Co to znaczy? Że takie miejsce wasze uczą dystansu do świata, umiarkowania, szacunku na starszych pokoleń. Dlatego proszę Państwa, w związku z tymi dzwonkami, które zostały włączone, dzisiaj nie wypada Wam pożyczyć 100 lat. Życzę co najmniej 200. Prezenty przekażę Pani Dyrektor. Bardzo Wam dziękuję. W tym uroczystym dniu przyjmiemy do społeczności szkolnej klasę pierwszą. Zapraszamy Panią Katarzynę Ziętek, wychowawczynię klasy pierwszą, klasy pierwszej, która poprowadzi ceremonię ślubowania. Przestrzegał porządku w klasie i w szkole. Zrobię! Będę dbał o otaczającą przyrodę. Zrobię! Nauczę się przyjaźni i koleżeństwa. Zrobię! Postaram się dobrze wypełniać obowiązki ucznia. Zrobię! Swym zachowaniem i nauką będę wspierał i dawał radość rodzicom i nauczycielom. Zrobię! Spocznij! Po ślubowaniu. I oczywiście w tym miejscu nie mogę tego zrobić moim najmłodszym Jusińskim. Oni rozpoczynają dzisiaj z nami nowe nasze 100 lat, bo to pierwsza klasa. Już tylko 2 miesiące, troszkę może więcej do końca roku 2016. Chciałabym, żeby ten dzień bycia w szkole pierwszy raz, jako uczniowie klasy pierwszej, zapadł im naprawdę głęboko w pamięci, aby po latach mieli co wspominać. Dlatego tym bardziej chciałabym, żeby tego uroczystego ślubowania dokonała dzisiaj z nami najważniejsza osoba, minister edukacji narodowej, pani Anna Zalewska. Nie mogę inaczej uczynić. Zatem zapraszam. Pasujecie na ucznia klasy pierwszej. Pasujecie na uczennicę klasy pierwszej. Pasujecie na ucznia klasy pierwszej. Pasujecie na ucznia klasy pierwszej. Pasujecie na ucznia klasy pierwszej. Poprosimy o uśmiech. Halo. Pasujecie na ucznia klasy pierwszej. 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 Brawo dla naszych uczniów. Na tym kończymy część oficjalną. Prosimy dzieci, aby wstały. Dzieci, baczność. Do hymnu szkoły. Thank you.
pochyleni nad kołyską dziecka, żeby dzieci od zła uchronić, nauczyć prawości serca, żeby słowo tak i nie nie znaczyło jednocześnie, żeby szczęście w posiadaniu nie zamknęło się boleśnie, żeby wolność w rób ta, co chce ta, nie została zamieniona. To jesteśmy winni tym, którzy przyjdą do nas. Strumieniu, leśny strumieniu, odsłoń mi tajemnicę swojego początku. Jan Paweł II, źródło. Tych, którzy po prostu uczyli się żyć.
kronik czytamy o osiągnięciach dydaktycznych, artystycznych i sportowych naszej szkoły. Ze zdjęć patrzą na nas raz uśmiechnięte, raz zadumane twarze uczniów i nauczycieli. A początek był taki, drewniany dom z trzechokrytym. Kto dziś pamięta? Historia naszej szkoły rozpoczęła się w 1916 roku. Wtedy nauczanie prowadzone jest w domach czterech gospodarzy, do których przychodzą uczniowie z pobliskich miejscowości. I w ten sposób kształcą się przez 36 lat. Mamy rok 1948, kiedy to na posiedzeniu Gminnej Rady Narodowej Gminy Kuczki jednogłośnie podjęto decyzję budowy siedmioklasowej szkoły w Małęczynie. Pojawia się iskierka nadziei, że powstanie szkoła z prawdziwego zdarzenia. Ma stanąć na terenie, na którym obecnie znajduje się parafialny cmentarz w Kietrzynie. Niestety, do budowy jednak nie dochodzi w zaplanowanym terminie. Zapewne było rozczarowanie, ale trwało to niezbyt długo. W 1952 roku zostaje zawarta umowa między Komitetem Budowy Szkoły a opiekunem kaplicy rzymskokatolickiej księdzem Ignacym Ziemnickim, w wyniku której plac w Kietrzynie oddano tworzącej się w Małęczynie parafii, przejmując w zamian kaplicę wraz z placem, na którym ów opiek się znajdował. Budynek jednak przebudowany i przystosowany do potrzeb szkoły. Od tego czasu próbuje się uzyskać pozwolenie na budowę szkoły. Jak podają kroniki, pozwolenia są wydawane, a potem z niewiadomych przyczyn cofane. Jednak mieszkańcy Małęczyna łatwo nie rezygnują z planu budowy szkoły. I to dzięki ich wielkiemu zaangażowaniu w 1955 roku rusza budowa szkoły. Budowa nie trwa długo, bo już 7 grudnia 1956 roku nowy budynek zostaje oddany do użytku. Wielka radość gości wśród dzieci i ich rodziców. Wreszcie mamy swoją szkołę, czytamy w dokumentach archiwalnych. Rok później rozebrano starą, drewnianą szkołę i z uzyskanych w ten sposób materiałów postawiono obok szkoły budynek przedszkola. Yeah!
takie najdziwniejsze, które z lat upływa staje się piękniejsze. Najcudowniejszą mają ją w pamięci nie ci, co tu chodzą, ale absolwenci. Zwiększającą się liczbę uczniów, dlatego też zaczęto myśleć o jej rozbudowie. W 1995 roku powstaje pierwszy projekt rozbudowy szkoły w Małęczynie, jednak nie dochodzi do jego realizacji. Rok później społeczność szkolna obiera na patrona szkoły Jana Kochanowskiego. Odbywa się uroczystość nadania szkole jego imienia. Odtąd jesteśmy publiczną szkołą podstawową imienia Jana Kochanowskiego w Małęczynie. Mimo że szkoła nie jest rozbudowywana, to jednak warunki w niej z roku na rok ulegają poprawie. Przy wsparciu Urzędu Gminy w Goździe dokonuje się wielu zmian. Między innymi piece węglowe zastąpiono ogrzewaniem gazowym, w salach lekcyjnych wymieniono podłogi, ławki i krzesełka oraz podłączono budynek do kanalizacji. Do tak zmodernizowanej szkoły zostaje przeniesiony oddział przedszkolny, mieszczący się do tej pory w oddzielnym budynku. Jest rok 2005. Powstaje kolejny projekt rozbudowy szkoły, a 3 miesiące później mamy już pozwolenie na budowę. W tym samym roku przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej tworzona jest pracownia komputerowa. W roku następnym ówczesne władze gminy decydują o rozbudowie szkoły. 22 października 2007 roku ksiądz proboszcz święci plac pod rozbudowę. Kolejne ważne wydarzenie ma miejsce 5 marca 2008 roku. Wtedy następuje wmurowanie aktu erekcyjnego pod rozbudowę szkoły. Od tej chwili prężnie rusza budowa, a wszyscy z niecierpliwością oczekują nowego budynku. I już w 2009 roku zakończono rozbudowę szkoły i oddano obiekt do użytku. W tym samym roku uchwałą Rady Gminy w Goździe zostaje powołane gimnazjum, a rok później następuje połączenie szkoły podstawowej i gimnazjum ze Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie. W następnych latach nasza szkoła i jej otoczenie pięknieje. Mamy kompleks sportowych Orli, nowoczesny plac zabaw, siłownię plenerową, tablice interaktywne, które wspomagają i uatrakcyjniają zajęcia. W ostatnim roku zagospodarowano teren wokół szkoły, budując parking dla rowerów. 4 miesiące temu zostało wykonane profesjonalne nagłośnienie sali gimnastycznej. I to wszystko przy życzliwości i konkretnej pomocy finansowej władz Urzędu Gminy w Goździe. Dziś, ciesząc się z obchodów jubileuszu stulecia naszej szkoły, otwieramy zarazem nową kartę w jej historii, którą będą realizować następne pokolenia. Kończąc szkołę, opuszczamy jej mury. Zamyka się pewien etap w naszym życiu i zaczyna nowy, jeszcze nieznany. Z jednej strony czekamy na ten moment pełni niepewności, nadziei i marzeń. Z drugiej zostawiamy miejsca, gdzie nam znane, gdzie czuliśmy się dobrze i bezpiecznie. Tu przecież przeżywaliśmy różne chwile. Strachu przed sprawdzianem, smutku, szczęścia po sprawdzianie, pierwsze zauroczenia. Ale przede wszystkim chwile radości. Chwile spędzone wspólnie z koleżankami i kolegami. Z naszymi przyjaciółmi. Już na zawsze w naszych sercach pozostaje pustka i tęsknota za miejscem, w którym dorastaliśmy. Zawsze chętnie tu wracamy.